informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania. Tutaj sobie na Wyszyńskiego skręcimy w lewo w Waltera Jankę. I popatrz na oznaczenie. Mamy kierunki na pasach ruchu, które mówią o tym, że z dwóch możemy skręcać, tak? Czyli skoro my jesteśmy na środkowym, środkowy jest do skrętu w lewo, to zostajemy na nim, tak? Kierunkowskaz włączymy. Mamy ustąpić. Waltera Jankę jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tak. Pamiętać przy tym zatrzymywaniu, żeby sprawdzać, co się dzieje za nami. I nie za blisko podjeżdżać, bo jakby ten za tobą nie wyhamował, no to cię wepchnie w to auto. Czyli jeżeli ktoś za tobą jeszcze nie dojechał, to nie za blisko, tak żeby koła były widoczne, jak się stykają z asfaltem. I rozglądamy się, patrzymy, co z lewo. No jest wolno. Skoro dwójka, skoro jedziemy z prawego, to trzymamy się cały czas swojego pasa. Popatrz, jadą z prawej, to musimy im ustąpić, tak? Dokładnie. Ale cały czas trzymamy się prawego. I tutaj do jazdy na wprost ten środkowy będzie odpowiednim pasem. I zobacz, teraz jedzie daleko. Mogliśmy wjechać. No ale teraz już poczekamy chwileczkę. No i za nim, tak? Wjeżdżamy. Tak, na środkowy pas. Kontrolujemy cały czas, co się dzieje wokół pojazdu. O, dokładnie. Czyli na ten środkowy pas. Rozglądamy się po tramwaje. Tak, patrzymy na żółty pulsujący. Miejsce niebezpieczne. No i wykonaliśmy skręt w lewo, tak? Z Wyszyńskiego Waltera Jankę.